Cześć, jestem Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jak ważne są FPS-y w takiej grze jak Fortnite, więc w dzisiejszym odcinku pogramy sobie na różnych dziwnych ustawieniach. Na jednym FPS-ie, 5 FPS-ach, 10, 30 oraz bez ograniczeń. Przy okazji omówimy sobie dzisiaj nową technologię Nvidia Reflex oraz powiem wam, co DLSS może wnieść do naszej rozgrywki. A naszą przygodę rozpoczniemy na moim nowiuśkim komputerze od firmy MSI i dzisiaj przedstawię wam jego możliwości. Mój nowy sprzęt składa się z obudowy MSI Gangnir 110R, wewnątrz której znalazła się karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 Gaming X-Trio. A do dzisiejszej rozgrywki zostanie użyta klawiatura Vigor GK20 oraz myszka Clutch GM30. Obraz będzie wyświetlany na 34-calowym monitorze o czasie reakcji matrycy 1 milisekundy i częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz. Niedługo biorę udział w wyzwaniu Frames Win Games Call of Duty Warzone Challenge, gdzie moja drużyna stoczy bitwę przeciwko innym ekipom youtuberów. Zrobimy to podczas dwugodzinnych streamów, gdzie będziemy musieli wykazać się sprytem i celnością, skład, który uzyska najwięcej punktów przez zdobywanie fragów i zajmowanie wysokich pozycji w rozgrywkach Battle Royale w Call of Duty Warzone. Zgarnie fantastyczne nagrody. Nie możecie przegapić tego wydarzenia, linki z dokładnymi datami macie w opisie, więc serdecznie zapraszam. To teraz pozwólcie, że nieco więcej wam opowiem o technologii Nvidia Reflex. Jest to rewolucyjne narzędzie pomiaru opóźnień systemu, które pozwoli wam przejąć przewagę nad przeciwnikiem. Spokojnie, już wam tłumaczę, na czym to wszystko polega. Z pewnością mieliście w życiu sytuację, gdy celowaliście centralnie przeciwnikowi w głowę. Oddaliście strzał, a mimo tego i tak nie otrzymał obrażeń. Właśnie, to jest wina opóźnienia systemu. Mimo że nasz komputer może generować 200-300 FPS-ów, ale i tak opóźnienie systemu może zepsuć nam rozgrywkę. W rzeczywistości to, co widzisz na ekranie, jest opóźnione w stosunku do aktualnego stanu silnika gry. Dzieje się to tak ze względu na to, że przetworzone informacje, wyrenderowane klatki i przestawienie je na wyświetlaczu zajmuje komputerowi chwilę. A jak dobrze wiemy, w grach, w których liczy się każda milisekunda, dodatkowe 30-40 milisekund opóźnienia może oznaczać naszą porażkę. No to teraz wam pokażę, jak włączyć DLSS i zdobyć więcej FPS-ów oraz jak zredukować opóźnienie dzięki technologii Nvidia Reflex. Moi drodzy, jesteśmy już w trybie kreatywnym. Tak wyglądają moje ustawienia. Grafika, poziom wysoki. Wiadomo, nikt nie gra na wysokich ustawieniach Fortnite'a, no chyba że ktoś gra na konsoli. Ale nieważne, w sumie możecie dać znać w komentarzu, na jakich ustawieniach gracie. Ja zawsze gram na najniższych. DLSS oraz Nvidia Reflex na chwilę obecną są wyłączone. W prawym górnym rogu wyświetlają wam się FPS-y. Mamy ich na chwilę obecną 161. Jak się zakręcimy, tych FPS-ów jest nieco mniej. 148, 144... Okej, 143 FPS. No to teraz, moi drodzy, odpalmy sobie te dwie nowe funkcje. DLSS damy na wydajność oraz Nvidia Reflex Low Latency damy na włączony plus wzmocnienie. I uwaga, od razu od buta 70 FPS-ów, 220 FPS-ów stojąc w miejscu. No i nasze budowanie, no jest, kurczę, teraz mega płynne. Spójrzcie na to, to jest przecież prędkość światła. Teraz ja nawet nie nadążam się, kurczę, kręcić, edytować. Jest naprawdę mega, mega różnica. A tak naprawdę wystarczy włączyć taką opcję. Coś pięknego. Więc pamiętajcie, jeżeli macie włączony DLSS, nasze FPS-y lecą do góry, a kiedy włączymy sobie Nvidia Reflex, nasze opóźnienie systemu jest mniejsze, dzięki czemu możemy szybciej budować, edytować, podmieniać i tak dalej. Na przykład w Call of Duty Warzone, kiedy włączymy DLSS i Nvidia Reflex, zyskujemy płynność animacji, dzięki czemu łatwiej jest nam śledzić cel. Wyeliminujemy ghosting i tearing, minimalizując rozpraszające efekty. Opóźnienie systemu zostaje zmniejszone, dzięki czemu możemy zobaczyć przeciwnika wcześniej. Zwiększają się nam klatki na sekundę, bez utraty jakości obrazu, nawet o 70% w 4K. Duża ilość klatek plus Nvidia Reflex plus DLSS są najlepszymi ustawieniami do gier turniejowych. Dobra, moi drodzy, lecimy z pierwszym meczem Fortnite na jednym FPS-ie. Odpaliłem tryb duo po to, że kiedy się wyłożę, jakiś ziomek może mnie zrespi. Okej, bałem się, że ten ekran ładowania będzie trwał o wiele, wiele dłużej. Jak widzicie, mamy jednego FPS-a. I lecimy battle busem z totalnie okrojoną grafiką. Totalnie. Ja od razu może zmarkeruję chłopowi, gdzie bym chciał polecieć. Może polećmy sobie... Ja dziękuję, przy tutaj się nie da nic zrobić. Na sklepową zadymę. Proszę na sklepową. Czekaj, nie mogę trafić kursorem. Dobra. Jeszcze troszeczkę tym battle busem podlećmy i wyskakujemy. A few moments later. Wyskakuje. Co jest? Aha! Okazało się, że już battle bus doleciał do końca mapy, tak? I mnie wywaliło automatycznie. No to pięknie. 12 seconds later. Okej, dźwięki są na szczęście płynne, ale grafika jest totalnie beznadziejna. No i FPS-y są tak beznadziejne, że no nie da się po prostu grać. Jeżeli uda mi się kogoś zabić,
na jednym FPS-ie. Będę totalnym szefem. Sprawdźmy to. Dobra, odpalamy lotnię. No nacisnąłem lotnię, halo. Lotnia. Tomorrow. Spacja. Spacja. Dobra, mam nadzieję, że wyląduję zanim strefa się zamknie. Spacja. O! Było coś. Było coś, dobra, mamy. Dobra, jestem nad kurzącymi, to może faktycznie na kurzące polecę. Ktoś do mnie wali z prawej strony, widzicie to? No leć! Chłop do mnie wali z pompy, czy z czego on strzela? No oła, dostałem! Nawet nie doleciałem do ziemi, bo już mnie nawaliły jakieś chłopy. Dobra, jak widzicie, na jednym FPS-ie nie da się kompletnie nic zrobić. Sprawdźmy teraz 5 FPS-ów. O! Mówisz masz, jak widzicie, 5 FPS-ów nawet daje radę. Chyba jest szansa, żeby kogoś pokonać. O, ale celuje się dramatycznie. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecimy battle busem i ja proponuję skoczyć. Okej, też tak samo bardzo słabo się celuje. Proponuję skoczyć na jakiś stateczek UFO i chyba polecimy sobie na ten. Powiem wam szczerze, że czuję się, jakbym grał na jakimś bardzo słabym telefonie, na którym jakimś cudem poszedł i się zainstalował Fortnite. Ruszam płynnie myszką, ale ten ruch w ogóle nie jest płynny na 5 FPS-ach. No ale jest większa szansa pokonać przeciwnika na 5 FPS-ach niż na jednym. Pięciokrotnie większa spacja. Dobra, bo nie dolecę jeszcze. O, tutaj chyba coś leży? Czy to chłop skacze? To jest broń? Nie mogę trafić. Plan jest prosty. Zdobyć broń i pokonać jakiegoś chłopa, zanim wciągnie go UFO. Tylko że ze zdobyciem broni będzie problem, bo mi się bardzo słabo te tekstury teraz renderują przy tak małych FPS-ach. Jeju. Jeju, nie ma nic? Nawet skrzynki? Dobra, jest jakaś broń. Czy ja ją zaznaczę? Co to jest? Nie mogę trafić. Jest, jest, jest jakiś laserek. Jest skrzynka! Jeszcze lepsza! Nie gadaj. No ląduj, 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 ląduj na tym! No proszę cię! O, ląduj! Aaaa! Pięknie, pistolero! Okej, okay, pijemy kewika. Ale nie mam żadnego chłopa w pobliżu, dobra. MK? Nie gadaj, że jest jeszcze MK. Dobra, jest mega duża szansa, żeby kogoś pokonać. Mega duża. Dobra, może odbijaczem? Hop! I... Ty, no nie widzę nikogo. Lecimy w dół, czyli ta? Nie, no nie da się grać jednak. Ja to kroję, wszystko. Nie gadaj, że pompa fioletowa. No nie, no nie mam pytań. No i to mi się podoba. Okej, okay, sprawdźmy. O, kroki, kroki, kroki! Mam jakiegoś chłopa! Dawaj, gij! No, nie idzie trafić przez tej pompy. Czy ja ani razu go nie trafiłem? Dobra, powiem wam tak. Jednak się nie da. Nie, no może się da, ale jakimś mega mocnym cudem. Sprawdźmy teraz 10 FPS-ów. Moi kochani, mamy stałe 10 FPS-ów i powiem wam szczerze, że wow, nawet ta gierka płynnie chodzi. Wow, wow. Zobaczymy, jak nacisnę spację, czy od razu wyskoczę. 3, 2, 1, spacja. O dobra, nawet postać w miarę szybko reaguje. No, co prawda grafika jakaś super nie jest, ale no, co, czego tu się spodziewać? Moi drodzy, teraz lądujemy sobie szybciutko na statku UFO, tylko ogarnijmy sobie jakąś broń, bo tutaj na tych 10 FPS-ach jest naprawdę bardzo duża szansa, żeby zrobić fragensa. Nie no, chyba, że cię podwieje! To nie zrobisz tego fragensa. Mam, moje pompa niebieska! Szybko! O to chodzi. Nie trafiam. PM. Dobra. Wlatuję tu w chłopa, nie? Byczku. Leżysz, tak jest! Pierwszy frag na 10 FPS-ach. Łatwo! Co prawda nie z pompy, bo z pompy bym jeszcze 3 razy zmisował, ale wypijmy kewa teraz. Chłop mnie celuje. Czy chłop mnie celuje z laserka? No nie mam pytań po prostu. Ulepszona skrzynka jeszcze w boksie? To już druga w tym odcinku. Nie no, herpek! Dobra, niech będzie. Dobra, widzę chłopa. RPG! Nie dostał? To niezły świr. To jest jakiś tam podsłuch, widzowie! Nie dam rady go pokonać! 21! On chyba tyle samo FPS-ów, co ja! Nie da rady grać na takich FPS-ach. No dobra. Spróbujmy stałe 30. Dobra, moi drodzy, odpalone jest 30 FPS-ów i powiem wam tak, na 30 FPS-ach da się wygrać, bo wielu z was mi mówiło, że ma Farel tylko 30 FPS-ów w komputerze albo nawet i na telefonie, więc jest to możliwe. No co no, gierka chodzi no w miarę płynnie, jakbym grał na takim dużym tablecie albo telefonie. Zobaczymy, ile zrobimy fragów i jakie miejsce uda się zająć. Standardowo stateczek UFO jako pierwsi, a potem UFO nas porywa, zdobywamy Golden Loot i staramy się zająć jak najwyższe miejsce. Ha!
Chłopa podwiało, kurde, mnie też. Dobra, on jest pierwszy, on jest pierwszy, on jest pierwszy. Co to jest za broń? Pompa? Okej, może być. Cześć, ja cię trafię na 30, stary, co ty gadasz? Albo i nie trafię. To z laserka. 20! Co? Nara! Dobra, porywaj mnie, porywaj mnie. Dobra, nie zdążyłem wypić potki. Dobra, moi drodzy, mamy pierwszą kulę. Jest! Zielony lód, tak? Rozumiem. Hop! Teraz będzie niebieski chyba. Moja, 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 moja. Nara, gościu! Trzecia? Tak jest. Hop! I ostatnia! Ha, 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 ha! Yeah! Szefito! Czas na lód! Poproszę spaza! Nie ma snajperka. Co to jest? Nie no, nie zdążyłem, nie było spaza. Dobra, mamy skara, snajperkę. Całkiem spoko. O, 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 o! Ale ktoś do mnie strzela? Tak, tam biegł. Jakiś wariacik. Jest! Było blisko, mi się wydaje. Dobra, dobra, dobra. O, 116 na 30 FPS-ach! 24! Dobra, jakiś chłop mnie goni, czy mi się wydaje? Tak, i on tutaj jest chyba już. I nie wiem, z czego on do mnie wali w ogóle. Woohoo! Udało mi się jeszcze uciec! Nice! Wow, 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 jeszcze raz? No chodź tu, chamie! 116! Ale bomba! Dobra, chłop nie wie skąd. Teraz go nie trafi, chociażbym chciał, to i tak bym tego nie zrobił. Chłop się wali tam RPG-iem z kimś. Nie trafiam! Nie trafiam! Niemożliwe. Zając, wystaw łeb, ten głupi. 116 tylko? Wow. Dosyć ciężko się buduje. Dobra, nara. Nie! Farel, graj! Na 30 graj! Mega ciężko się gra na 30. Naprawdę, naprawdę, naprawdę wracam do gry! Wow! Raz. RPG dał! Co za trzup! Ale że on przejął HG nade mną. Nie trafiam! Nie trafiam! Szybko! Scarrington! Uciekł! Nie! Zabrakło FPS-ów! Nie mam pytań! Nie mam pytań! Okej, ale drugie miejsce i tak, GG. Moi drodzy, żarty się skończyły. Drugie miejsce? Czuję niedosyt. Trzeba zająć pierwsze miejsce, więc teraz zmieniamy FPS-y na bez ograniczeń, a resztę zostawiamy bez zmian. Czyli na razie DLSS nie włączamy, nagłe opóźnienie też nie włączamy i Nvidia Reflex Low Latency też nie włączamy. I zobaczymy, ile w stanie jesteśmy wyciągnąć FPS-ów i czy jeżeli włączymy te trzy nowe opcje od Nvidia, nasza gra stanie się jeszcze bardziej płynniejsza. Sprawdźmy to. Okej, moi kochani, i taka płynność gierki to mi się podoba. Mamy 120 FPS-ów, tylko nie wiem czemu, dlatego chyba, że nie mamy włączonego DLSS, ale za chwileczkę sobie go włączymy i sprawdzimy, o ile wzrosną nam FPS-y. Lądujemy. Dobra, mamy coś, pompa, pompa, pompa. Jest i pompica. Jak widzimy, wszystkie kąty teraz naszej grafiki są takie bardziej ostre, ponieważ właśnie mamy wyłączoną funkcję DLSS. Czy jest jakiś tutaj chłop po drodze, moi drodzy, żeby go wyjaśnić? Oczywiście, że jest. Siema, byku. Leżysz. No i taka płynność to mi odpowiada. Teraz to można grać. W ogóle się nie misuje. O, 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 chyba UFO zaczyna wciągać. Więc, moi drodzy, czas na mnie. Okej. Wyrzucamy itemki. Niestety nie udało mi się zdobyć tym razem złotych, ale mamy za to niebieskie. Niebieskie też są spoko, o ile wypadnie nam pompa, nie? Jest i pompica, pięknie. Szybko, 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 szybko. No i nie zdążyłem, nie mam żadnej emki. Najgorzej. Biegnie chłop, biegnie chłop. No dawaj, byczku. Gdzie on jest? Nie no, UFO mnie porywa jeszcze. Super, 27. 27. Przecież to UFO chyba sobie teraz żartuje. No puść mnie! No.
Gościu, teraz to przegiąłeś. Dzięki tobie tamten chłop przeżył. Dobra, są tutaj chłopy. Zróbmy może to w ten sposób, że wskoczymy mu na głowę. Ej, ten bambiczek nawet gra w tą gierkę trochę. Dobra. Leżysz, byczku? Okej, okay. Skoda udało mi się go pokonać, no to teraz trzeba odpalić nasze wzmocnienie. Zastosowujemy. Okej, okay, zejdźmy niżej. Dajmy sobie kewika. Jak widzimy, grafika jest gładsza i nawet chyba mam więcej FPS-ów. To jest ciekawe. Ooo! To było niezłe. Idealne plecki. Na miękko. Nie no, prędkość gry jest teraz po prostu niesamowita. Okej. Okay. Dwadzieścia pięć! Wow! Ale dymy! Ten chłop już jest nieżywy. Okej. Okay. Trzeba to skolapsować niestety, panowie. Ale zjeżdżacie na dół. Zapraszam. Który chętny? No dawaj, byczek. Dawaj, byku, bo nie mam maców! Ale mi przytupił. Są dymy. Widziałeś, gościu? Byłem szybszy. Podsumowując dzisiejszy odcinek, wystarczy malutka zmiana w ustawieniach, włączenie DLSS oraz Nvidia Reflex, dzięki czemu zdobędziemy przewagę nad przeciwnikiem, co przełoży się też w przyszłości na większą ilość minów w Fortnite'cie. Więc moi drodzy, korzystajcie z nowej technologii. Pamiętajcie, że ona jest dostępna tylko i wyłącznie w nowych kartach od Nvidia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli uważacie, że ten materiał był wartościowy, strzel łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!